stanowisku komentatorskim jest Włodzimierz Szaranowicz i mam nadzieję, że będą to niezapomniane 2 godziny widowiska. Komentowanie takich meczów to świetna praca. No dzisiaj masz okazję sobie pogadać. Głównym arbitrem spotkania jest człowiek, który słynie ze stanowczości. Ja lubię takich sędziów, tym bardziej, że potrafi krótko utemperować zawodników. No i po gwizdku sędziego rozpoczyna się pierwsza połowa. Nowakowicz. Dobrze podał. No i zgranie w pole karne. Świetnie, udanie, wypiąstkował w pole. A groźna akcja, przerwana przez obrońcę. Zdążył w ostatniej chwili. Dostrzegł partnera. Jest dośrodkowanie. Po tym zagraniu bramkarz wznowi grę od bramki. Kapitalne zagranie. No, będzie gol. I będziemy mieli rzut rożny. Strzał głową. Becko. Podał ją. Wspaniała wrzutka. Czy to wykorzysta? Niesamowite! Spudłował! Dziwne, jak do tej pory mu się to wszystko udawało. Aj, teraz strata. Becko. W polu karnym przeciwnika. Za moment wznowią wrzutem z autu. O, udało mu się ładnie podać. Piłka w pole karne. Obrońca dobrze interweniował i przejął piłkę. No i przejęli w ostatniej chwili. Dobra okazja. Strzał. Niestety obok bramki. Fodil. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Ritter. Nowakowicz. Spójrzmy przy piłce, prawdziwy killer pola karnego. Becko. Nowakowicz. Becko. Niesamowity atak obrońcy. Brawo, ładnie podał. Wykazał się bramkarz refleksem, jednak nie złapał piłki. No, udało się przejąć.
Rotl. Pięknie podał. Ale znakomicie przechwycili teraz piłkę. Byłoby bardzo niebezpiecznie. Dośrodkowanie. Jest uderzenie głową na bramkę. Ależ wspaniała bramka. Ależ znakomity moment do wyjścia na prowadzenie. Tak, to oni będą w lepszych humorach schodzić na przerwę. Widać, że kapitalnie główkuje. Potrafi walczyć w każdej sytuacji w powietrzu. Otl, podanie po skrzydle. Czy to wykorzysta? Broni, to jeszcze nie koniec akcji. Piłka opuściła pole gry. Wybili piłkę, ale będzie rzut rożny. Nie udało im się wykorzystać rzut rożnego i teraz rywal przy piłce. Piłka poza linią boczną, rzut z autu. Przechwycili przeciwnicy. Sędzia zakończył pierwszą połowę. Bardzo ważny moment to było zdobyte prowadzenie tuż przed przerwą. Myślę, że zareaguje trener rywali. To będzie ostra wymiana zdań w szatni, a w drugiej połowie przed nami emocje. Nowy zawodnik na boisku to zawsze szansa na odmianę gry drużyny, która właśnie przegrywa. Do końca drugiej połowy już niewiele. Będą rzucali piłkę w okolicach pola karnego rywala. To może być niebezpieczne. No, przydałoby się dośrodkowanie. Czy to wykorzysta? Nieudana próba zdobycia bramki. No i niewiele brakuje do remisu. Prowadzą w drugiej połowie. Słuszna decyzja trenera, aby wprowadzić gracza, który ma sporo sił. Nieporozumienie i strata piłki. Patent. Ryzykowna, ale udana interwencja. Ritter. Efektowne, świetne podania i dokładne. Petit. Oblężenie bramki rywala. Długi okres wymiany. Ładnie zapowiadał się ten atak, ale rywale odebrali piłkę. Znakomicie, w tempo. Dobrze, do przodu. Dobrze to przechwycił. Otl. Strata piłki. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Czy to wykorzysta? Świetna interwencja. Naprawdę rewelacyjnie dziś broni. W fantastycznej formie jest dzisiaj bramkarz. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Belfodil. W ostatniej chwili przejęli.
karne. Za szybko stracili. Przegrywają i muszą ruszyć odważniej do przodu, bo czasu coraz mniej. Zdecydowanie masz rację. Powinni postawić na atak, bo bronić przecież nie ma czego. Wciąż nie ma zmiany wyniku. Niewiele już do końca, ale poczekajmy. Piłka wciąż w grze. Może być groźnie. Piłka wychodzi na aut bramkowy i będzie wznowienie od bramki. I za chwilę zmiana w jednej i w drugiej drużynie. Batent. O, ładnie to zrobił. Znakomite dośrodkowanie. Gra będzie wstawiana od bramki. Belfodil. Właśnie sędzia zakończył to spotkanie.